dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl, a gościem dzisiaj jest Michael Morris Farowski. Cześć, dzień dobry Państwu. Przyleciałeś z Australii? Tak. Ale nie będzie mówić o Australii? Nie, zdecydowanie nie. Chciałbym porozmawiać o mojej najnowszej książce. Tak, ona tutaj specjalnie jest, żebyśmy mogli o niej porozmawiać. O czym jest ta książka? Tytuł Przedmurze cywilizacji zwiastuje, że to będzie książka o tym, jak dawna Rzeczpospolita walczyła z Turkami, z Tatarami i broniła chrześcijaństwa, czy broniła cywilizacji zachodnioeuropejskiej, cywilizacji łacińskiej. A książka, wbrew trochę tytułowi, jest bardziej zniuansowana i opowiada nie tylko o morzu przelanej krwi, o nienawiści, ale też, mówiąc frazą z Casablanki, trochę o początkach niezwykłych przyjaźni. Czyli nie tylko walczyliśmy, ale też przyjaźniliśmy się z Tatarami i Turkami. Tak, w sumie dość ikonicznym przykładem sojuszu polsko-tatarskiego są czasy potopu szwedzkiego. Bo o ile, no przede wszystkim z filmu opartego na powieści Henryka Sienkiewicza, kojarzymy, że symbolem walki z najeźdźcą szwedzkim był przeor Augustyn Kordecki. Obrona Jasnej Góry. Obrona Jasnej Góry, czy też hetman Stefan Czarniecki, który jest uwieczniony w polskim hymnie, to trzecią osobą, gdyby zrobić taki tercet osób wiernych królowi Janowi Kazimierzowi, byłby han tatarski Mehmed Girej IV, który wysyłał pogróżki do polskiej szlachty, żeby byli wierni królowi Janowi Kazimierzowi i nie przechodzili na stronę jakiegoś tam Szweda, który był gotów wysłać i wysłał posłów nawet do króla Danii, próbując zmontować propolską koalicję i też ze swoimi ordyńcami wysłał swoich wojowników, żeby nie tylko wspomogli polskie wojsko, co też trochę kojarzymy właśnie z potopu, ponieważ tam pan Kmicic powieściowy dostaje pod komendę Tatarów. Rzeczywiście byli ci Tatarzy i wspierając polskie wojska, ale też pokonał na własną rękę wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego, starając się jak najbardziej zrobić wszystko, żeby ocalić swojego przyjaciela króla Jana Kazimierza. No proszę, czyli nie stereotypowo. Tak, znaczy chodzi o to, że tytuł właściwy oddający książkę brzmiałby coś, wybrane aspekty sąsiedztwa Polaków z narodami niechrześcijańskimi. Znaczy inaczej, tego by nikt nie kupił, a to nie jest żadna przyjemność pisać książki, których nikt nie kupuje. A Przedmurze jest takim słowem, takim może nawet nie słowo klucz, ale co takie słowo wytrych, żeby opowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodziło w samej idei Przedmurza. Ponieważ w Polsce już napisano książkę, bardzo dobrą napisał profesor nieżyjący już Janusz Tazbir, o tym, jak pojęcie Przedmurze się kształtowało. I to jest taka, to jest fajna książka, ale opowiadająca o historii politycznej. Ale nie ma książki, która by opowiadała od A do Z, od początku aż do końca, jak wyglądały te relacje dawnej Rzeczpospolitej, dawnej Polski z niechrześcijańskimi sąsiadami. I właśnie to robię w swojej książce, że opowiadam i zwracam uwagę jako pierwszy, że od czasów Mieszka I, jak to się mówi ładnie, Mieszko I przyjął chrzest i Polska weszła do rodziny państw chrześcijańskich, aż do drugiego rozbioru, Polska zawsze graniczyła z jakimś niechrześcijańskim ludem, niechrześcijańskim państwem. I mówisz, że nie tylko walczyliśmy, ale też były momenty przyjaźni. Przyjaźni. I w sumie, pomijając ten potop szwedzki, takim ikonicznym przykładem przyjaźni Polaków z niechrześcijańskim państwem, czy z takich oryginalnych sojuszy, jest rzecz, która no, wszyscy znają, Unia z Litwą. I to jest takie oczywiste, Jagiełło, wielka... Unia w krewie? Unia w krewie, tak. Ale to jest taka rzecz, którą kojarzymy, Polska, Litwa jednym państwem były. Ale w XIII wieku największym nieszczęściem, jakie spotykało podzieloną na dzielnicę Polskę, to nie były walki między tymi książętami, to nie były te najazdy tatarskie 3 czy 4, mongolskie w zasadzie, ale właśnie najazdy litewskie, które najbardziej wręcz drenowały Polskę z ludzi, bo przede wszystkim Litwini łupili i porywali ludzi w niewolę. I to była najgorsza zmora i najgorsza plaga. Jeżeli ktoś w XIII wieku pomyślałby, że w XIV Polska, Polacy wybiorą sobie na króla poganina Jagiełłę, no to brzmiałoby to jak coś z science fiction. A jednak to jest też fajna taka nauka na przyszłość, że w polityce też liczą się, też trzeba myśleć nieszablonowo i też czasami trzeba zagrać pokerowo. I to polskie elity polityczne w XIV wieku no, zagrały bardzo odważnie, decydując się na wybór Jagiełły na króla Polski, co myślę, że wyszło w jakiejś tam perspektywie czasowej Polsce na dobre. A skąd pomysł na ten temat? To było narzucone, czy po prostu sam sobie? Nie. To akurat tego? Mam o tyle, mam komfortową sytuację, że wszystkie pomysły konfrontuję z wydawnictwem i to jest tak, że wydawca ocenia.
będą chcieli ludzie o tym czytać, nie będą o tym chcieli ludzie czytać, ale mam pełną dowolność i układ zazwyczaj jest taki, jeżeli mogę trochę zdradzić tam kuchni w ogóle wydawniczej, że wszystko, co jest między okładkami, jest moje, nikt mi się nie wtrąca, jest to totalnie, zupełnie autorska wizja. A jeśli chodzi o to, co jest napisane z tyłu okładki, czy co się znajduje na okładce, to jest już taki efekt bardziej bolesnej dyskusji między mną, redakcją, wydawnictwem, marketingiem i tak dalej, żeby książka była... Tyle się książek wydaje, żeby po prostu jakoś na chwilę chociaż przykuła uwagę, a nie ma takiej książki. Że to jest też takie myślenie, jak piszę książkę, że nie tylko ojej, to jest fajna opowieść z przeszłości, ale opowiedzieć coś, o czym ludzie chcieliby przeczytać. Jeszcze w sposób taki dość ciekawy. No, mam nadzieję. Twój zawsze budził moją ciekawość, a Wrocław, który jak śpiewał Kazik od zawsze... poddaje się ostatni, otoczył się okopami i wyciągnął na mury armaty. Częste porównania i do filmu, i do jakiejś popkultury, ale nie ma do piłki nożnej. No nie ma, wyjątkowo, w przeciwieństwie do Narodzin Potęgi poprzedniej książki mojej, która traktowała o Bolesławie Chrobrym, tutaj nie ma jakichś nawiązań piłkarskich, ale zawsze się starałem jakoś osadzać te opowieści w popkulturze. Przede wszystkim w świecie filmu, bo wydaje mi się, że no właśnie, dużo tych rzeczy, historycy bardzo często mówią, piszą książki, że ojeju, to jest filmowe, to się nadaje na film, tyle że panowie historycy czy panie historyczki no nie mają zielonego pojęcia zazwyczaj, jak się pisze scenariusze filmowe, nie mają po prostu tego warsztatu teoretycznego, po prostu wydaje im się, że widzą filmową scenę i od razu, że to jest materiał na film. Znaczy ja też tak... A który materiał z historii jest dobrym materiałem na film? Znaczy ja mam, moim zdaniem wszystko w tej książce dałoby się fajnie zekranizować. Oczywiście gdyby ułożyć jakoś taką opowieść, ale potencjał jakiś taki, albo takie klasyczne rozwiązania fabularne, to jest historia z lat 1620-1621, bo historia zaczyna się trochę niewinnie, kiedy hetman Stanisław Żółkiewski na czele polskich wojsk wkracza do Mołdawii i zrobi coś, co Polacy robili w tym sarmackim Wietnamie, jak można nazwać ówczesną Mołdawię, czyli próbowali przejąć Mołdawię, znowu uczynić z Mołdawii polskie państwo buforowe, a Turcy zazwyczaj starali się uczynić z Mołdawii tureckie państwo buforowe. I to tak większość konfliktów polsko-tureckich rozgrywała się na ziemi mołdawskiej. To wejście do Mołdawii zakończyło się tragicznie w 1620 roku, ponieważ pod Cecorą polskie wojska zostały rozbite, hetman Żółkiewski zginął, hetman polny koronny Stanisław Koniec Polski dostał się do niewoli i w zasadzie armia koronna, może przesadą byłoby, że przestała istnieć, ale Polska poniosła taką klęskę, jakiej nie poniosła od bardzo, bardzo dawna. I chciałbyś to pokazać. I w tym momencie nagle ciężar gatunkowy wzrasta tego wszystkiego, ponieważ sułtan turecki, Osman II, bardzo młody człowiek, rozzuchwalił się tym i w następnym roku poprowadził wielką, prawie szacuje się, że 100-tysięczną armię na Rzeczpospolitą. I w tym momencie już nie następuje taka gra o jakieś państwo buforowe, ale Rzeczpospolita musi się bronić sama przed inwazją osmańską na czele z samym sułtanem. I wtedy wyciąga się, można powiedzieć, z emerytury wodza, który chciał już odpocząć w ogóle po wielu latach służby wojskowej, po hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. I on na czele tego, co się udało zebrać, tych wojsk, udało się bardzo dużo. Społeczeństwo wtedy szlacheckie się strasznie zmobilizowało, bo to kraj... emerytury i nie tylko. Także kraj zagrożony totalnie. I ten hetman Chodkiewicz staje, pod Chocimiem się okopuje. Chocim też leży na terenie gospodarstwa Mołdawii. To jest wszystkie te takie ikoniczne bitwy zazwyczaj się rozgrywały właśnie na terenie Mołdawii ówczesnej. I staje na czele Wojska Rzeczpospolitej, gdzie są Polacy, Litwini, Inflanczycy, Kozacy. Wszyscy po prostu wiedzą, że albo obronimy tą Rzeczpospolitę w tym momencie, albo koniec. Wchodzi sułtan osmański. Oczywiście to nie jest tak, żeby całe państwo zajęło, bo to technicznie było niemożliwe, ale powiedzmy ten ciężar gatunkowy tej bitwy był niesamowicie wielki. No i... Ja wiem, jakie jest zakończenie, ale słucham ciebie tak, to jest tak interesujące w twoim wydaniu. I w tym momencie jest to filmowa historia, ponieważ zaczyna się od niewinnie, znajdujemy się na samym dnie, co się tak w języku, nie wiem, teoretyków scenopisarstwa, to się nazywa ciemna grota, ciemna jaskinia, że jesteśmy na dnie i musimy z tego wyjść, no nie? I Polska Rzeczpospolita wyszła w bardzo efektownym, wręcz efekciarskim stylu, ponieważ hetman Chodkiewicz, ja sobie nie przypomnę tych mów dosłownie, ale te mowy były takie, jakby pisał jakiś dobry scenarzysta, coś w stylu, nie wiem, jak Mel Gibson wygłaszał
Braveheartie mowę przed bitwą pod Falkirk, to Chodkiewicz wygłosił też taką mowę, żeby zagrzać swoich ludzi do walk. I to się udało. I to się udało i to był facet niesamowicie charyzmatyczny, ten Chodkiewicz. Ta bitwa też przeszła do legendy na swój sposób. I rozumiem, że będziesz dzwonił do Mela Gibsona, żeby zagrał Chodkiewicza. Tylko przedstawisz mu to tak ciekawie, jak, żeby trochę się w naszej historii jakoś tam rozeznawał. Znaczy, prawda jest taka, że no wiadomo, kino kostiumowe jest niesamowicie drogie, ale z drugiej strony to się tak mówi, że ta polska historia dostarcza fajnych pomysłów, ale naprawdę polska historia w porównaniu chociażby z naszymi państwami sąsiedzkimi, no naprawdę jest czym przebierać. Że to nie jest tak, że mamy jedną epokę i tylko, nie wiem, w tym jest potencjał naprawdę super, ale w zasadzie każda epoka w polskich dziejach dostarcza jakichś przykładów tak plastycznych, tak filmowych i dużo aktów heroizmu, że aż by się prosiło, żeby zrobić naprawdę dobry, epicki film. Czyli od zawsze żyliśmy w ciekawych czasach, można by tak powiedzieć. Mówisz o wielkiej historii, ale chcę cię zapytać też o Śląsk Cieszyński. Czy Śląsk Cieszyński brał udział jakoś w tym byciu przedmurzem? Znaczy, nie ma tego w książce. To jest już taka antyreklama, jak ktoś chciałby przeczytać o Śląsku Cieszyńskim w przedmurzu cywilizacji, ale to nie jest też opowieść o państwie, które było sąsiednim, bo Księstwo Cieszyńskie swoją drogą, a Rzeczpospolita swoją drogą w tamtym okresie, ale są akcenty. To zagrożenie przede wszystkim tureckie, osmańskie, dotykało też mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego. W XVII wieku był pobierany nawet specjalny podatek turecki na koszty obrony przed Turkami osmańskimi. W 1683 polskie wojska zmierzające pod Wiedeń przechodziły przez Cieszyn. Akurat nie te pod wodzą samego króla Jana III Sobieskiego, ale pod wodzą hetmana Sieniawskiego. Też cieszyńscy mieszczanie się tam skarżyli, bo jacyś tam pijani polscy żołnierze im szyby powybijali, czy nie chcieli płacić rachunków. Ale są też dwa akcenty w ogóle, jak nasi piastowie cieszyńscy walczyli, tak w cudzysłowie, z niewiernymi. Ferdynand Hohenstein, on był synem nieślubnego syna księcia Adama Wacława, był piastem cieszyńskim, ale nie do końca legalnego pochodzenia. Zginął w trakcie oblężenia Budy zajętej przez Turków w 1686 roku. I jest przekaz, dość późny i tam trudno zweryfikować na dzień dzisiejszy jego wiarygodność, że książę cieszyński Siemowit, był to brat Przemysława Noszaka. Przemysław Noszak z kolei to jest ten książę, którego nagrobek znajduje się w kościele Marii Magdaleny na przykład. No i z racji też trochę piwa ten Noszak jakoś zaczął już funkcjonować. Nie chciałem o tym mówić, ale skoro ty o tym wspominasz. Ale to jest, znaczy ten Noszak powinien jakoś funkcjonować w naszej świadomości. Każda metoda, żeby spopularyzować tego Noszaka, Przemysława Noszaka jest dobra i bardzo fajnie, żeby cieszyniacy wiedzieli, jak słyszeli Przemysław Noszak, to nie sprawdzali na Wikipedii czy w książkach, tylko wiedzieli, tak, to był nasz książę cieszyński najważniejszy z XIV wieku. I brat tego Przemysława, Siemowit, był członkiem zakonu rycerskiego Joannitów, szpitalników. I istnieje późny przekaz, że w szeregach tego rycerskiego zakonu nie tylko, co jest pewne, przebywał w Cieszynie, na Morawach i tak dalej, ale brał udział w walkach z Turkami w XIV wieku. No, czyli jest jakiś taki akcent. Jest akcent, że przedmurze cywilizacji to jest opowieść o dawnej Rzeczpospolitej, jak sąsiadowała z narodami niechrześcijańskimi, z ludami niechrześcijańskimi, ale to nie jest dla mieszkańców Cieszyna czy dawnego Księstwa Cieszyńskiego, to nie jest taka totalna egzotyka, ponieważ i w XVII wieku obawiano się tych Turków, obawiano, wizja inwazji Turków osmańskich była całkiem realna. No też po to powstały szańce jabłonkowskie, żeby na wszelki wypadek, żeby zasłaniać nasze Księstwo Cieszyńskie przed najazdem osmańskim. A ty masz znajomych? Przepraszam, że tak przerwa twoją odpowiedź. Znajomych, którzy są Turkami na przykład? Turkami osmańskimi nie. Ale mieszkają na przykład w Turcji albo tam się urodzili tutaj? Nie, ale tak właśnie przywołałem ten przykład Turcji, ponieważ te inne najazdy, jest jakaś legenda związana, że na przykład najazd mongolski dotknął też Księstwo Cieszyńskie w XIII wieku, ale te przekazy są takie, można sobie powiedzieć, że strasznie takie naciągane, późne, no i wiarygodność jest bardzo wątpliwa, ale jeśli chodzi o to zagrożenie XVII-wieczne, była to rzecz dość realna i w księgach metrykalnych cieszyńskich w parafii Marii Magdaleny znalazłem informacje z XVII wieku, dwa wpisy o chcie muzułmanów, ex mahometana, tam byli po łacinie określeni, więc kto wie, w czyich żyłach dzisiaj płynie krew turecka nawet na Śląsko-Cieszyńskim. Dobrze, w związku z tym, że zajmują święta, to taki prezent pod choinkę byłby chyba czymś dobrym, tym bardziej, że nie mówisz tylko o konfliktach, ale też o przyjaźni.
Myślę, że to jest fajne czytadło, fajna książka, że jest dobrze udokumentowana, jest 400 przepisów, a z drugiej strony robiłem wszystko, żeby uniknąć żargonu naukowego. Tak, jest i żeby, bardzo ciekawie się, żeby to była książka, którą się czyta w pociągu, w tramwaju, bo o to też chodzi w pisaniu książek historycznych, że bardzo często się dzieli książki historyczne na naukowe i popularno-naukowe, a powinno się dzielić je na dobrze i źle napisane. I dowodzisz, że Przedmurze cywilizacji to nie tylko oklepany zwrot. Tak, tej i książce. Jest to też przyjemna rzecz, znaczy przyjemna, myślę, że to jest... Przyjemność czytania jest. Jest przyjemna lektura. No, strasznie długo pisałem tę książkę. No właśnie, długo pisałeś, a co ci najwięcej sprawiło problemu? Koncepcyjnie wymyślić tą książkę, ponieważ to jest bardzo proste, by się wydawało, Przedmurze cywilizacji, przeczytamy, o, bitwa pod Chocimie, no to sprawdzimy ileś tam książek, bitwa pod Wiedniem, ileś tam książek. Ale jak połączyć te wszystkie elementy układanki, żeby to się przyjemnie czytało, żeby jeden rozdział wynikał z drugiego i żeby to była opowieść. Żeby pozostać też wierny prawdzie historycznej. A tak, to jest oczywiście... Tak. I to mam ograniczoną tą liczbę tych klocków, z których mogę to układać, że nie mogę sobie czegoś wymyślić, ani to też taka chodziło o uczciwość wobec czytelników, że jak jest ileś tam hipotez, powiedzmy, na jakiś temat z zamierzchłej przeszłości, to nie wybieram tą najbardziej fantastyczną, żeby podkręcić, żeby ojeju, ale sensacja i tak dalej, tylko wybieram te najbardziej prawdopodobne, układające się w jakiś taki sensowny ciąg. I też była też rzecz, że trzeba wycinać, bo historycy mają coś takiego, ja też to mam, że ta postać jest ważna, to jest ważne, ta data jest ważna i tak dalej, ale... Potem... Za dużo wiesz i dlatego chcesz za dużo w tych książkach. Tak. A musiałeś dokonać selekcji i to ci się udało. Tak. I trzeba było kroić i usuwać rzeczy, które nie są ważne albo przeciążają tekst. Stąd nie ma tam wszystkich bitew opisanych, potyczek Polaków z Prusami, Tatarami, Turkami. Są to najważniejsze i są to takie rzeczy najciekawsze, które... Ja się dowiedziałem bardzo dużo, więc to jest bardzo cenne. Jakieś spotkania jeszcze w Cieszynie pewnie planujesz? Tak, będzie z pewnością jedno spotkanie. Myślę, że też nie jestem taką personą, żeby była potrzeba organizowania więcej. Ale będzie jedno tradycyjnie, trochę jak co książkę w księgarni, kawiarni Corneli Przyjaciele. Tak, a w ogóle w księgarniach można zobaczyć, zdobyć twoją książkę, kupić pod choinkę? Tak, jest w normalnej dystrybucji od połowy października i to też jest bardzo przyjemne, kiedy ma się dużego wydawcę, jak wydawnictwo Znak, że dystrybucja książki jest bardzo, bardzo szeroka, więc można sobie kupić i na stronie wydawnictwa, gdzie myślę, że tam są jakieś promocje świąteczne, jak zawsze, czy w pakiecie na przykład kupić Przedmurze cywilizacji, może jakąś moją poprzednią książkę, ale też oczywiście jest w księgarniach, trochę jak to się mówi, w całym kraju. Najlepszych księgarniach w całej Polsce. Można zdobyć książkę, będzie później można ją na przykład też przeczytać w bibliotece. Też można. I czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Myślę, że nie, że wywiady chyba są podobne do książek historycznych, że jeżeli nie są przeładowane datami, faktami, szczegółami i nie są zbyt obszerne, są lepsze, więc myślę, że wszystko co najważniejsze to już usłyszeliście. Tak, i odsyłam Państwa do książki i do księgarni. Naszym gościem był Michael Morris-Parowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.